W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu została otworzona wystawa pod tytułem Women Art Power. To kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach Free Radom Festival 2022. Wydarzenie, które odbywa się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, to prawdziwe święto sztuki, przede wszystkim święto kobiet. I to niezwykle wielkie wyróżnienie i honor dla mnie gościć tu te wszystkie wspaniałe artystki. Skąd pomysł na stworzenie wystawy o kobietach? Na to pytanie odpowiada Paweł Witkowski, kurator wystawy. Ten pomysł kiełkował już od jakiegoś czasu we mnie. Może dlatego, że otaczają mnie same mądre kobiety. Mam piękną, mądrą córkę, mam piękną, mądrą żonę, która codziennie uczy mnie języka kobiet. Wystawę o kobietach współtworzyły same artystki. Jak przyznaje kurator wystawy, jest to praca zbiorowa. Żeby nie było tak, że mężczyzna, czyli facet, tworzy wystawę o kobietach, bo to troszeczkę jest takie nie do końca tak powinno być, więc ja, zapraszając kolejne artystki, pytałem, które kolejne artystki są dla nich ważne, jaka sztuka jest dla nich ważna. I to był dla mnie taki kierunkowskaz. Więc możemy powiedzieć, że tu jest kuratorstwo wielopoziomowe, bo za część tej wystawy odpowiadają też inne artystki, więc jest to praca zbiorowa. Wystawę Women Art Power można oglądać do 24 lipca w elektrowni.